Zanim jeszcze zaczniemy ten film, niestety muszę wam powiedzieć, że poprzedni odcinek, to znaczy tak naprawdę czwarty film, ten, który nagrywałem przed tym, którego niestety nie zobaczyliście, podczas nagrywania chyba mi program skraszował i nie dostałem żadnej informacji o tym, że film przestał się nagrywać. Nagrało się dosłownie 45 sekund i według mnie znacznik nagrywania był cały czas w tym samym punkcie, gdzie zawsze był, ale z jakiegoś powodu film po prostu się nie nagrał. Więc ominęło was w zasadzie 25 minut gameplayu. Więc w zasadzie nie było tego dużo. Chyba dobudowaliśmy schronisko tylko do końca i w zasadzie tyle, więc... No, trochę lipa. No ale trudno się mówi. Zapraszam do oglądania. Siemano ludzie, z tej strony Krater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do naszego Life is Feudal Forest Village. Jak widzicie, jest troszeczkę więcej osób niż było ostatnio. Mamy na pewno znacznie więcej surowców i tak dalej, tak dalej. Tak jak mówiłem, postanowiłem, że zagram sobie sam na osobności. Grałem chyba jakoś godzinę, mi się wydaje. No i w sumie udało mi się zrobić parę ważnych rzeczy, między innymi właśnie schronisko. I w ogóle tutaj widzę, że chyba szopę zrobiliśmy bliżej, żeby oni mogli składować te, no cóż, ziemniaki z dwóch pól uprawnych. Przez to po prostu będziemy mieć znacznie więcej surowców podczas zimy. No i oczywiście mamy znacznie więcej ludzi, bo 35 dorosłych, 7 nastolatków i 3 dzieci. Więc tutaj już naprawdę fajnie nasza kolonia zaczyna wyglądać. Poza tym mamy bardzo dużo chatek rybackich. No i po prostu bardzo dużo osób możemy wysłać na jakieś łowienie właśnie ryb. W tym momencie niestety nikt nie pracuje jako rybak, ale mamy 8 wolnych osób. Zatrzymamy sobie czas od razu. 24 osoby pracują na polu. I 3 pracuje w tartaku. Mamy 903 drewna i widzę, że nie mamy nikogo jako leśniczyk, więc myślę, że wyślemy tutaj aż 6 osób. Może być. I myślę, że tutaj te 2 pozostałe osobniki wyślemy, żeby robili nam rudę. Niestety chyba kopalni rudy nie mamy, więc mamy tylko kamień i glinę. A to pech. Więc chyba jeszcze musimy zbudować tutaj kopalni gliny, o której najwyraźniej chyba zapomniałem. Raczej rudy, nie gliny. Więc zobaczmy, gdzie jest takie najlepsze miejsce właśnie, żeby postawić ten budynek, żeby tutaj nasi ludzie mogli pozyskiwać bardzo duże ilości. Tutaj jest prawie 6000 rudy, więc ten budynek stawiamy, myślę, tutaj. Zabierze nam to 510 drewna. Spoko, to nie jest tak dużo. Wyślemy te 2 pozostałe osoby właśnie na budowę tego budynku. No i spoko, to mi się podoba. Jest lato w ogóle, więc przydałoby się, gdybyście zaczęli zbierać już te wszystkie plony, żebyście nie mordowali ich w ogóle. Bo jak wiecie, zima tutaj bardzo szybko przychodzi. No niestety wszystkie nasze plony wtedy idą się walić, dosłownie. Psują się, jak jest 0 stopni. Co jest dziwne, bo w sumie wydaje mi się, że powinniśmy tam troszeczkę więcej czasu mieć. To nie powinno być tak, że jest 0 stopni, nagle jeb, umierają rośliny wszystkie, no bo to jest trochę bez sensu. No ale, tak jak mówiłem nieraz, to już jest po prostu czysta mechanika tej gry. No i tak będzie. W ogóle jak zbudują już tą kopalnię i w ogóle, wszystko tutaj będzie takie, wiecie, ustawione i tak dalej, będziemy mogli przejść tutaj, na nasze tereny, gdzie jest już projekt 4 domów, jednej stodoły dużej i jednego dużego pola. Wydaje mi się, że jedno pole nie pyknie, więc trzeba tutaj będzie zbudować jeszcze jedno. Tutaj wiecie, na jeden budynek przypada 10 osób, plus to, że możemy jeszcze ulepszyć ten budynek, czego chyba nie będę robił, mi się wydaje, bo to jest zwykła strata surowców. Taniej będzie zbudować po prostu nowy budynek. Więc tutaj mamy 40 osób i będą pracować na jednym polu. I wydaje mi się, przynajmniej z czego liczyłem i z czego sprawdzałem tam kiedyś, na jedno pole przypada 30 osób. Jak widzicie, teraz mamy około... coś około 50, powiedzmy. I mamy dokładnie 45 ludzi. I mamy 2 pola. Więc w zasadzie będziemy mieć bardzo dużo ilości surowców. Bardzo dużo jedzenia. Z powodu tego, że po prostu nie będą zjadać tego tak bardzo szybko. Teraz zbiorą wszystko. Miejmy nadzieję, że wszystko pozbierają. Będziemy mieć około 12 600 ziemniaków. I oni tego oczywiście nie zjedzą wszystkiego. Załóżmy, że zostanie tam 5000 na następny rok. Potem następnego roku oni znowu zbiorą te 12 tysięcy, plus te 5 tysięcy, to zostanie już 17 tysięcy. No i tak w kółko będziemy robić, aż w końcu braknie miejsca w tej stodole. Co by było troszeczkę niefortunne, szczerze mówiąc, no ale... już trudno się mówi. Jak tam u was jest? Zostało jeszcze troszeczkę surowców do przeniesienia.
Głównie drewno właśnie. Widzę, że jeszcze musicie wynieść tą rudę, która tutaj jest i przypadkiem, no, nazbierało się jej trochę. To wyniosą, zbudują, wyślemy paru ludzi właśnie do tej kopalni. Pozbierają mi sporo rudy, bo oczywiście do budynków potrzebujemy 140 na jeden budynek. Wychodzi na to, że potrzebujemy 660. Dobrze liczę? 560. No, 100 za dużo dałem. No spoko, więc 560 rudy. Będziemy także potrzebowali 640 kamienia. Spoko. Bardzo dużo drewna, nie chcę mi się tego liczyć, i 240 gliny. Gliny tyle mamy, siana tutaj najwyraźniej nie potrzebujemy. Rudę pozbieramy, kamieni mamy i drewna nie mamy. Więc będziemy musieli właśnie ludzi wysłać jeszcze, żeby pozbierali jakieś tam drzewa i w ogóle. No i myślę, że będzie fajnie nawet. Nam się uda tutaj wszystko fajnie powybudowywać. Tak, więc tutaj ludzie sobie chodzą cały czas, zbierają te wszystkie surowce. Widzę, że tutaj już fajnie nam kopalnię praktycznie zbudowali. Jeszcze troszeczkę i będziemy mieli zbudowaną właśnie kopalnię całą. Budynek jest prawie pełny, zobaczmy to. Faktycznie jest prawie pełny, ale na szczęście mamy tutaj troszeczkę większą szopę, do której możecie wrzucać wszystkie rzeczy bez większego problemu. Które my tu mamy? Teraz jest jesień w ogóle, jest 18 stopni, więc chyba tak na 90% powinniśmy zebrać wszystkie roślinki i to na pewno przyda nam się, bo mamy w tym momencie ile? Prawie 50 osób, co nie? No, 46 dokładnie osób mamy w naszej, powiedzmy, kolonii. Więc to jest bardzo, bardzo fajne. Możemy za niedługo właśnie ludzi wysyłać. Budynek płonie. Chcę to zobaczyć, który płonie. O, fuck, nasz budynek płonie. Dobra, to chodźcie ludziki. Mam nadzieję, że niedaleko stąd jest studnia, żebyście mogli tutaj wodę przynieść całą. Fajnie to wygląda, kurde, gra jest cholernie głośna. A więc ten super wielki budynek płonie, chyba ludzie się... O dobra, już zgasili te całe, więc wspaniale, teraz wystarczy to lekko odbudować, no i w zasadzie budynek będzie jak nowy. No i dobra, jest 15 stopni, nie ma co się bać, w zasadzie jak widzicie tutaj jest już praktycznie wszystko zebrane. Zatem, tak jak wam mówiłem, zbudowałem naprawdę dużo chatek rybackich, więc po prostu będziemy ludzi mogli w zimę wysłać na jakieś łowienie ryb. Co jest bardzo fajne. I kolejny budynek płonie. Tym razem co to jest? Kopalnia nam płonie. Szczęście tutaj dużo wody. 36 wody. Nie no, dobra. To jednak jest bardzo dużo. Jak tam ze studnią? Wydaje mi się, że w studni już w zasadzie wody nie ma. Nie no, jest 75 czegoś procent powiedzmy. Raczej powinni to szybko ugasić, chyba że nie będzie się chciało z jakiegoś powodu. No ale wiecie, zanim to zielone dojdzie do zera, to bez przesady, to naprawdę dużo czasu minie. Oni raczej zdecydowanie to ugaszą. Kolejny budynek płonie. Wow, faktycznie. Kurde, jakaś... Jeszcze jeden płonie. Co tu się dzieje? Dobra, mamy jedną osobę przynajmniej wolną do pracy, ale wszystko to nam płonie. Dziwne, bo ten budynek jest zaraz przy morzu, to raczej wiaderka z morza powinni tutaj wrzucać, czy z oceanu, cholera wie co to jest. No i nie powinni biegać do studni. No ale mechanika gry. Standardowa. Wszystko chyba zostało ugaszone. Nie, patrzcie, nam jeszcze schronisko płonie. A to ciekawe. I to kopalnia cały czas. Naprawdę dziwne. Co tu się dzieje? Halo. Halo, ludzie. Błagam. Ugaście to wszystko, bo zaraz tam pół kolonii spłonie. Dobra, widzę, że schronisko już jest ugaszone. Kopalnia ciągle płonie i chyba mi się nie chce tego gasić. Kamieniołom troszeczkę potrzebuje wody, faktycznie. Ale coś tak jakby się im nie śpieszyło do ugaszenia tego, co jest troszeczkę słabe. I ktoś zmarł z głodu. Aha. Nie no, nie mam pytań. No dobra, pamiętajmy, że ta gra jest ciągle we wczesnym dostępie. I no tutaj błędów będzie, a błędów. Jak na przykład nie chcę ugasić tej kopalni z jakiegoś powodu, no trudno się mówi. W końcu to zrobią, na przykład tą kopalnię szybciej zrobili niż to, a to się pali już naprawdę pół roku, co jest naprawdę dziwne. Okej, ale widzę, że wszystko już wyczyścili z pól, więc myślę, że ich wyrzucimy w tym momencie właśnie z ich pracy. Mamy 26 wolnych osób, jeszcze usuniemy budowniczych, bo ich nie potrzebujemy w tym momencie. Czy teraz możecie przyjść i to ugasić, chyba że wody nie ma w studni, to też może być... Nie no, jest bardzo dużo. Przynajmniej wystarczająco, żeby ugasić to. No nieważne.
Więc gdzie kogo wysyłamy? Mamy ile miejsc jako rybaków? Mamy 18 możliwych miejsc pracy, więc wyślemy ich 10. W tym momencie mamy 19 wolnych. Możemy jeszcze ich wysłać do lasu, żeby pozbierali mi troszeczkę właśnie drewna. To by było bardzo przydatne, bo jak chcemy zbudować tamte budynki, tamtej części kolonii, gdzieś tam, no to musimy mieć znacznie więcej drewna. I oczywiście potrzebujemy więcej surowców, między innymi właśnie rudę, więc od razu ich wyślemy tutaj. Górnik wydobywa rudę, więc wyślemy tutaj ilu? A 10 nawet, myślę. I potem potrzebujemy jeszcze wyraźnie gliny, bo kamienia mamy wystarczająco, więc wyślemy was resztę do kopalni gliny. To powinno wystarczyć. No chyba, że oczywiście ta kopalnia spłonie. No nawet śnieg spadł, no to chyba raczej już powinno samo z siebie zgasić się. Chyba. Tak mi się wydaje. No cóż, trudno się mówi. Poczekamy. W końcu to ugaśnie. Jeszcze jedno wiaderko i ludzie będą mogli iść do pracy. Właśnie. Okidoki, więc wspaniale. Ta kolonia jako tako się na razie układa. Mieliśmy mega pożar. No ale to niestety normalne, można powiedzieć. Teraz chyba muszę to odbudować jakoś, czy nie? Chyba to właśnie muszę zrobić, bo tutaj jak widzicie zawaliło się całe. No to nie wygląda najlepiej. No paliło się przez w zasadzie pół roku w grze, więc no trzeba chyba to raczej odbudować, tak mi się wydaje. Póki oni sobie tutaj siedzą i w ogóle robią swoje rzeczy, my możemy przenieść się do naszej super kolonii, w której nic kompletnie nie widać, więc to będzie dosyć ciężkie. Ojejku, naprawdę będzie ciężkie, ja nie widzę w ogóle konturów zabudowy. Fajnie by było, gdyby deweloperzy zrobili, wiecie, takie płoty może, tam gdzie, nie wiem, budynek ma stać na przykład. W tym momencie tutaj właśnie patrzymy na projekt domu. Powinien tu taki mały płocik stać, żebyśmy my wiedzieli, gdzie są kontury tej właśnie budowli, żebym ja mógł na przykład budować dalej, czy tam, wiecie, planować dalej. W tym momencie co my tu możemy zrobić? Nic kompletnie, musimy czekać, aż się zrobi ciepło i śnieg zniknie, bo ja tutaj mam małe problemy, znaczy nie małe, mam wielkie problemy z odnalezieniem czegokolwiek. Ale dobra, z pamięci spróbujemy zrobić. Tutaj mamy naszą szopę, więc ją zostawimy w spokoju. Co my tutaj jeszcze byśmy potrzebowali? Pamiętajmy, że w tym miejscu będzie mieszkać 40 osób. Miejmy nadzieję, że to pole wystarczy, chociaż może być taka możliwość, że po prostu nie starczy. Ale trzymajmy kciuki, że to będzie wystarczająco, nie będziemy musieli więcej budować. Zawsze też byśmy mogli zbudować, wiecie, takie coś jak, nie wiem, las z jabłoniami, co będzie nam dawać jabłka, co będzie bardzo fajne też, ale będziemy potrzebowali więcej osób do tego, co jest bardzo złe. Możemy także robić miód. Miód jest całkiem zacny, szczerze mówiąc, i z tego będziemy mogli w przyszłości ciasta robić i takie sprawy, więc fajnie by było to także zbudować, ale zanim jeszcze to tutaj poprojektujemy sobie trochę. Tutaj będą stałe domy. To będzie bardzo trudne dla mnie, żeby cokolwiek tutaj naprawdę postawić, ale już skończmy może narzekać i spróbujmy cokolwiek tutaj postawić. Więc tak, ja na pewno chcę mieć jedną piekarnię. W piekarni będziemy mogli robić chleb, logiczne, i ciasta. Ciasta są bardzo fajne, bo używają bardzo mało surowców, żeby zbudować właśnie, żeby zrobić takie ciasto. Tak chyba, z czego pamiętam, były dwie sztuki mąki, miód i chyba jajko. No, żeby zrobić jakieś tam ciasto. Oczywiście są różne rodzaje placków, jak niektórzy to mówią, co mnie troszkę irytuje, bo placki to nie są ciasta, tylko placki. Ale nieważne. Są na przykład ciasta rybne, mięsne. Chyba tam były warzywne. Z warzyw po prostu. Nie, warzywne. No chyba dobrze mówię. I jeszcze z właśnie jabłek, czy tam po prostu z owoców. Co też będzie bardzo, bardzo fajne. O, w ogóle tutaj mamy. Więc mamy miodowe, właśnie warzywne, owocowe, mięsne i rybne. Więc te będziemy mogli w przyszłości właśnie robić w piekarni. Ale żeby oczywiście zrobić takie ciasto, potrzebujemy po pierwsze piekarnię, po drugie pole uprawne, na którym będziemy mogli zrobić, no między innymi, zboże, którego będziemy musieli użyć w młynie, żeby zbudować mąkę. Żeby zrobić mąkę. Wtedy dopiero będziemy mogli robić ciacha. To jest straszliwie skomplikowane, ale w końcu jest całkiem fajne, bym powiedział. Bo dostajemy bardzo dużo i pożywnych jedzenia po prostu. Co jest zacne oczywiście.
Młyn postawimy bardzo blisko piekarni, myślę, że w tym miejscu, proszę was bardzo, i jeszcze bardzo blisko właśnie tych wszystkich obiektów chciałbym zbudować pole, w którym będziemy właśnie głównie robić takie, wiecie, przydatne rzeczy jak zboże. No, ale chyba też będziemy musieli zrobić, tak mi się wydaje, chyba że będziemy robić głównie ciasta rybne, co brzmi strasznie źle, ale z drugiej strony bardzo dużo daje to kalorii. Co po prostu robi tak, że zamiast 10 ryb oni wezmą tak naprawdę tylko dwie ryby, które są w cieście, no i tyle. Ale tak jak mówiłem, zróbmy tutaj może jakieś pole uprawne. Jakieś takie naprawdę małe, tutaj nie ma co kombinować z wielkością. A może trochę większe. Tak, żeby tutaj mogły pracować przynajmniej dwie osoby właśnie. Jeszcze trochę i będzie takiej wielkości max. Naprawdę wiem, że ciężko cokolwiek tutaj zobaczyć. Ja w tym momencie chodzę tylko za tymi czerwonymi kwadratami. Przez to wiem, gdzie są budynki. Co jest troszkę irytujące, ale trudno. I jeszcze tak jak mówiłem, zrobimy sobie pasieki. Żeby nam się tutaj miodek produkował, żebyśmy oczywiście mogli użyć tego w naszych super ciastach. Zrobimy po długości młyna. I zrobimy tak, żeby pracowały tutaj maksymalnie 3 osoby. Okej, fajnie. Oczywiście miód, chociaż nie wiem, czy szczerze mówiąc takiej wielkości będzie dobry. A zrobimy normalnej wielkości, wiecie? Taki naprawdę wielki, żeby mogły 12 przynajmniej osób pracować w tym. No może nie 12 osób, a tylko 8. Bardzo dobrze w sumie. Więc tutaj właśnie ludziki będą za niedługo pracować, to będzie bardzo zacne. Ale tak jak mówiłem, miód przyciąga niedźwiedzie, co jest lada w sumie dobre, bo niedźwiedzie nas nie będą atakować, a będą tylko przychodzić i tak naprawdę będą siebie oddawać, bo my ich upolujemy i będziemy dostawać po prostu mięso z nich, co jest zarąbiste. Więc myślę, że jeszcze chatę myśliwską postawimy w tym miejscu, żeby oni mieli bardzo właśnie blisko pasieków, czyli po prostu do miodu, przez to niedźwiedzie będą tutaj przychodzić. Będzie fajnie, mam taką nadzieję. Więc tak, mamy tutaj w tym momencie młyn, mamy dodatkowe dwa pola, mamy piekarnię, mamy myśliwych. Co tu jeszcze ciekawego można by było zrobić? Tkarza na pewno, to jest priorytet, żeby tutaj zbudować to. Chwila, moment, tutaj chyba... Co my tutaj mamy? Tu chyba budynki stoją, domy, dokładniej mówiąc. Tutaj... Nie, chwila, pogubiłem się teraz kompletnie. Tutaj są domy, okej. Okay. Więc my w tym miejscu postawimy bardzo blisko ich tkacza, który będzie nam robił kurtki i tego podobne. Postawimy ich nawet dwóch, bo będziemy mieć bardzo dużo osób, więc potrzebujemy dosyć szybkiej produkcji tego wszystkiego. Więc spoko, wy tutaj będziecie teraz sobie budować to za niedługo. Oczywiście, żeby zrobić takie ubrania, potrzebujemy tkaniny. Żeby tkaninę zrobić, jeśli dobrze myślę, to potrzebujemy skóry i lenu. Chyba tak to było. Ale oczywiście, żeby len pozyskać, potrzebujemy kolejne pole uprawne, więc to jest świetne. Za niedługo tutaj będzie więcej pól uprawnych niż domków i tego podobne. Więc zrobimy tak, żeby tutaj pracowały 5 osób. Okej, okay, ja nic kompletnie nie widzę w tym momencie. Drzewa mi zasłaniają i w ogóle. Ale tutaj będą pracować ludzie za niedługo. Jeśli to oczywiście zbudują. I jeszcze jedna super ważna rzecz to jest szkoła. W szkole dzieci będą się uczyć, przez to będziemy mieć bardziej wykształconych ludzików w naszej kolonii i tak dalej. Więc ja na Hetie postawiłbym także dwie szkoły, jeśli tylko dowiem się, gdzie jest wejście do... Chyba z tej strony jest, jeśli dobrze kojarzę. Tak, widzę schody, więc chyba z tej strony jest wejście. No jest naprawdę niekiedy ciężko też zrozumieć. I widzę, że tutaj z jakiegoś powodu nie mogę postawić, ale tutaj nagle mogę. Mhm. Więc tutaj postawię. Będziemy mieć dwie szkoły. Podoba mi się to. No i oczywiście potrzebujemy tutaj także jednej, albo przynajmniej potrzebujemy całkiem dużo studni. Bo gdy zrobi się pożar, jak przed chwilą u nas w głównej kolonii, no to wszystko pójdzie z dymem i to będzie bardzo słabe. A jak postawimy tutaj dwie studnie, bardzo, w sumie powiedziałbym, daleko od siebie, żeby z jednej strony była przynajmniej jedna studnia i z drugiej strony miasta była druga. Oczywiście także studni potrzebuje, znaczy może nie studni, ale bardziej wody potrzebuje piekarz. Oczywiście bez wody, no to w zasadzie nic nie będzie. Więc u niego też chciałbym postawić przynajmniej jedną, jeśli tylko odnajdę, gdzie to było.
Chyba tutaj, jeśli dobrze kojarzę. Nie, dokładnie rzecz mówiąc, to on chyba tutaj się znajduje. Potrzebujemy bardzo blisko niego gdzieś tutaj właśnie postawić wodę. A powiedzmy, że to jest blisko. Najbliżej jak może być, więc tutaj to rypniemy. No i fajnie. I to mam nadzieję, że w następnym odcinku zaczniemy wszystko budować. Potrzebujemy dokładnie 40 osób, żeby wybudować to wszystko tutaj. Nie licząc domów i takich, wiecie, innych spraw. To nam na pewno dużo czasu zajmie. Tak więc niech tutaj ludzie się przygotują do bardzo dużego budowania. Między innymi przez wydobywanie kamienia i gliny i takich podobnych. Widzę, że oni w dalszym ciągu tego nie wybudowali. Co jest dziwne, ale w końcu może im się uda. I zaczniemy kopać glinę. To by było też dosyć przydatne, bo tego naprawdę dużo potrzebujemy. Ale słyszę, że tutaj ładnie cisną z kopaniem wszystkiego. Gdzieś tutaj ludzie są i kopią mi najwyraźniej kamienie, które są na zewnątrz. To znaczy po prostu leżą sobie gdzieś na ziemi. O, tutaj jest ty. Fajnie. Spoko. Cieszę się, że tutaj przyszedłeś. I najwyraźniej ktoś mi zmarł z hipotermii. Jesteście głupi czy głupi? Mamy 800 drewna opołowego. Dlaczego wy umieracie z hipotermii? Ach, ciężko. Ciężko zrozumieć się, kiedy tę grę. Może przez to, że nie mamy żadnych kurtek zimowych. To może być też problem. Jest minus 10 stopni, więc faktycznie jest bardzo zimno. No, trzeba będzie to ogarnąć. Ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Za subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.